if you were going to be baptized as an adult, as a free thinker, deciding for yourself what you want to believe, you were at odds with the state. The state could not afford it because there would be insurrection. Ojcze w niebie, kim jesteśmy, że się o nas troszczysz? Dziękujemy za Twoje błogosławieństwa. Prosimy o Twoją obecność wśród nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zatytułowałem tę serię wykładów Konflikt i triumf. Odwołują się one do wydarzeń z historii. Ludzie chcą wiedzieć, czy Bóg zamierza zgromadzić swój lud w czasie końca w jednej organizacji, czy też będzie on rozproszony, a prawdę znać będzie wiele kościołów. Jakie są plany Boże w tym względzie? Czy jest jakiś kościół, który głosi wszystkie prawdy Ewangelii? A może każda wspólnota religijna zna tylko część prawdy? Ludzie pytają też o rolę Stanów Zjednoczonych w proroctwach. Wiemy, że Księga Objawienia w rozdziale 13 mówi o drugiej bestii, o tym, co ona robi i w jaki sposób zmusi cały świat, aby oddał cześć pierwszej bestii, a także o innych rzeczach, które wykonuje. To jest ważne, aby zrozumieć, jaką rolę odgrywają Stany Zjednoczone w biblijnych proroctwach, więc postaram się odpowiedzieć na te pytania. Następnie, jeśli nastąpi ostateczne zgromadzenie ludu Bożego w jednej organizacji, dlaczego miałoby to stać się na kontynencie, który zgodnie z 13 rozdziałem objawienia był miejscem schronienia dla wszystkich prześladowanych uciekających z Europy i innych regionów świata? Dlaczego to nie zdarzyło się w innych krajach? Chociażby w Europie, która stanowi wrzący tygiel różnych religii i antagonizmów, konfliktów i triumfów. Jeśli jest rzeczywiście tak, że Bóg gromadzi swój lud na czas końca, aby tworzył jeden kościół, czy to znaczy, że ponownie wybuchnie wielki konflikt na świecie? Jak on się zakończy? Jaki będzie ostateczny koniec? To są niektóre palące pytania. Dzisiaj zacznę od przypomnienia wydarzeń z przeszłości. Historia, choć ma istotnie znaczenie, nie musi każdego interesować. Przyjrzyjmy się przeto wydarzeniom historycznym i zobaczmy, jak Bóg działa, prowadząc swój lud przez łzy i różne konflikty, czasem nawet krwawe. Dowiemy się, jak Bogu udało się zebrać ludzi z różnych kościołów i wspólnot w jednej organizacji na nowo odkrytym kontynencie, gdzie pewne idee mogły się w końcu urzeczywistnić i przyczynić do powstania jednego ugrupowania na czas końca. Pierwszy odcinek nosi tytuł Perły prawdy w oprawie ze złota. Czym są te perły prawdy? Dlaczego są tak ważne? Jest pewien temat w historii, którego nie można zaniedbywać. Święta historia była jedną z istotnych nauk w szkołach prorockich w Izraelu. Dzieje Bożego postępowania z narodami ukazuje obraz Boga Jahwe. Zatem Boże działanie wśród narodów na przestrzeni wieków powinno stać się przedmiotem naszych rozważań.
Zatem powinniśmy studiować historię, aby dowiedzieć się, jak Bóg działał w dawnych wiekach. Należy odnajdywać w historii wypełnienie proroctw, zgłębiać prowadzenie Bożej opatrzności w dziejach wielkich ruchów reformacyjnych, żeby zrozumieć przebieg zdarzeń prowadzących do przygotowania narodów na końcowy konflikt wielkiego boju. W końcu wieków wydarzy się konflikt. Trzeba zapoznać się z historią, chcąc się dowiedzieć, jak wyglądał prawdziwy obraz wydarzeń historycznych. Wielu uważa, że powinniśmy korzystać z pomocy komentarzy biblijnych, aby w pełni zrozumieć znaczenie Słowa Bożego. Nie twierdzimy, że komentarze są niepotrzebne. One odgrywają pewną rolę w edukacji. Ale to wymaga dużej rozwagi i wnikliwości, aby w potoku słów człowieka odnaleźć prawdę Bożą. Jak niewiele Kościół uczynił jako organizacja przyznająca się do wiary w autorytet Biblii, aby zebrać rozproszone klejnoty Słowa Bożego w jeden doskonały łańcuch prawdy. Skarby prawdy nie leżą na widoku, jak wielu sądzi. Mistrzowski umysł, który stoi na czele Konfederacji Sił Zła, czyni wszystko, żeby usunąć prawdę z naszego pola widzenia, starając się wywyższyć w jej miejsce opinię wielkich ludzi tego świata. Wróg czyni usilne starania, aby zaciemnić Boże światło z nieba w procesie nauczania. Nie chce, żeby ludzie usłyszeli głos Boga mówiący: to jest droga, nią idźcie. Na naszych uczelniach studiujemy myśli mędrców tego świata. Ci wielcy myśliciele, tacy jak Karl Barth i jemu podobni, stają się ważniejsi niż Słowo Boga. Czasami mam ochotę wtedy powiedzieć: Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, ale ten Karl Barth, co to za jeden? Jedyne, co chcę powiedzieć, jest to, że Słowo Boże musi stać się głównym przedmiotem naszych studiów. To ważne dla nas wszystkich, aby poznać prawdę. Istnieje niebezpieczeństwo, że w miejsce Słowa Bożego stawiamy człowieka. Chciałbym wiedzieć, ilu ludzi będzie zgubionych w czasie końca, gdyż zaufali jakiemuś myślicielowi albo pastorowi, zamiast wierzyć Biblii. Sądzę, że będziemy przerażeni, gdy się tego dowiemy. Zatem każde słowo należy sprawdzać w Biblii. Gdy otworzymy Księgę Objawienia i zapoznamy się z charakterystyką siedmiu kościołów, to stwierdzimy, że okres reformacji jest reprezentowany przez kościół w Sardes. Reformacja wykonała wspaniałe dzieło, przywracając Jezusowi należne mu główne miejsce w Ewangelii. Wcześniej Chrystus był usuwany w cień z powodu kultu świętych i błogosławionych. W Objawieniu w 3 rozdziale od wiersza 1 czytamy: a do anioła kościoła w Sardes napisz: to mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. To poważne oskarżenie. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Mimo wspaniałego dzieła reformacji, to jednak w oczach Bożych ich uczynki nie były doskonałe. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś. I strzeż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Innymi słowy, ruchy reformacyjne nie pojmowały zagadnień dotyczących drugiego przyjścia Chrystusa, gdyż nie dokończyły dzieła reformowania. Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Bóg nie potępia całego ruchu reformacyjnego. Są tam osoby, które staną pewnego dnia nad Morzem Szklanym.
Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Jest jedna rzecz, którą należy zrobić. Zwyciężyć. Ci, którzy nie pamiętają historii, są skazani na jej powtarzanie. Jest to wypowiedź George'a Santayany. Później w przemówieniu do Izby Gmin w 1948 roku Winston Churchill zmienił trochę te słowa, mówiąc: ci, którzy nie uczą się historii, są skazani na jej powtórzenie. Następnie rozwinął tę wypowiedź. Gdy sytuacja była jeszcze do opanowania, nie zrobiono nic, a teraz, kiedy wymknęła się spod kontroli, podejmujemy zbyt późno kroki, które wcześniej mogłyby przynieść upragniony skutek. Nie mówię niczego odkrywczego. To prawda tak stara jak księgi Sybilli. Nasza sytuacja wpisuje się w długą, niesławną serię bezowocnych doświadczeń ludzkości i jej wielokrotnie potwierdzonej niezdolności do wyciągnięcia lekcji z przeszłości. Brak przewidywania, niechęć do podejmowania prostych działań zaradczych, brak jasnego myślenia, sprzeczne recepty z rozwiązaniami, aż nadchodzi nadzwyczajna kryzysowa sytuacja, kiedy instynkt samozachowawczy uruchamia rozdzierający uszy dźwięk alarmowy. To wszystko składa się na konieczność ciągłego powtarzania historii. Myślę, że Churchill ma rację. Jesteśmy blisko powtórzenia się historii. To, co wydawało się niemożliwe we współczesnych czasach, powtórzy się, gdy usłyszymy rozdzierający uszy dźwięk. I wtedy ludzie zdadzą sobie sprawę z zaprzepaszczonych możliwości. Zatem musimy poznać te drogocenne klejnoty prawd. Należy je poskładać w całość. Pytanie brzmi, jak Bóg o to się zatroszczył? Ewangelia Jana, rozdział 16, wiersz 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Ten werset ma dwa aspekty. Jeden dotyczący przyszłości, powiadomi o tym, co nastąpi. Drugi zaś wiąże się z wprowadzeniem nas w całą prawdę przez Ducha. Bóg nie chce, aby Jego Kościół był pozbawiony prawdy albo znał jej część. Liczy się tylko cała prawda, bo inaczej będzie to Kościół niekompletny. Psalm 25, wiersz 5. Prowadź mnie w Twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo Ty jesteś Bogiem mego zbawienia. Ciebie co dzień oczekuję. Ewangelia Jana 7,17. Jeśli ktoś chce wypełniać Jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie. Drugi list do Tymoteusza 3,8. Ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni, jeśli chodzi o wiarę, cały czas będą próby podważenia prawdy. Tak zawsze się działo. Kim byli Jannes i Jambres? Tego nie ma w Biblii, ale według tradycji żydowskiej Jannes i Jambres byli magami, którzy przeciwstawili się Mojżeszowi w Egipcie. W Księdze Wyjścia, w 7 rozdziale, od wiersza 10 do 12, czytamy fascynującą historię. Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i uczynili tak, jak Pan rozkazał. Aaron rzucił swoją laskę przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy Faraon wezwał mędrców i czarowników, i ci egipscy czarownicy uczynili to samo swoimi czarami. Mamy więc tutaj przedstawioną konfrontację między dwiema religiami. Znamy dalszy ciąg historii. Laska Aarona pożarła ich laski. Czym są te czary? Czary lub zaklęcia są formułami czarodziejskimi w celu wywołania magicznego wpływu na osoby lub przedmioty.
Formuły magiczne można wypowiedzieć, zaśpiewać lub zaintonować. Zaklęcia wykonuje się również w czasie rytuałów lub modlitw ceremonialnych. Słowa bliskoznaczne to uroki, sztuka czarnoksięska, magia, wróżba. W świecie magii zajmują się tym czarodzieje, czarnoksiężnicy, wiedźmy i wróżki. Interesujące jest to, że Paweł używa takiego samego określenia, przestrzegając przed fałszywymi nauczycielami w Kościele. Dzieje apostolskie 8:9. A pewien człowiek o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, mamił lud Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim. Ten sam Szymon stał się magiem na dworze Nerona. Niektórzy uważają, że Szymon Mag nadal sprawuje władzę w Rzymie, kiedy mówi się o Szymonie zasiadającym na tronie w wiecznym mieście. Dzieje apostolskie 8:11. A liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu mamił ich swoimi czarami, zaklęciami, tymi sztuczkami magicznymi, o których mówiliśmy wcześniej. Sięgnijmy teraz do listu do Galacjan. Paweł kieruje te słowa do Kościoła Bożego, do wierzących. List do Galacjan 3:1. O głupi Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. Zatem czy jest to możliwe, że nawet w czasach apostoła Pawła Kościół mógł być omamiony? Czy to możliwe, że i w dzisiejszych czasach wierzący są ogłupiani? Czy to możliwe? Zatem musimy być bardzo ostrożni. Tak więc dwie kwestie wysuwają się na plan pierwszy, jeśli chodzi o Kościół w Sardes. Po pierwsze, Chrystus nie uznaje ich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Reformatorzy nie dokończyli dzieła reformowania Kościoła. Zapoczątkowali proces zmian. Zrobili to zresztą w piękny sposób. Niestety miliony straciły swoje życie z tego powodu. Drugą ważną kwestią było, lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. To jest niezwykle fascynujące świadectwo. Jest kilka osób, które nie splamiły swoich szat. To mniejszość wierzących. W takim razie, co stało się z większością? Czyżby splamili swoje szaty? Przyjrzyjmy się tym, którzy według zapisów historycznych nie splamili swoich szat. Kiedy to się zaczęło? Jeszcze na wiele lat przed Marcinem Lutrem, dokładnie 100 lat przed tym reformatorem. Najpierw pojawił się Jan Wycliffe, a potem jego nauki trafiły do Czech. Wtedy na scenie zjawił się Jan Hus. Zainteresował się naukami Wycliffe'a i zaczął je rozpowszechniać. Zapłacił za to życiem. Kiedy zaprowadzono go na stos, powiedział: możecie spalić gęś, po czesku husa, ale za 100 lat nadejdzie łabędź, którego nie upieczecie ani nie ugotujecie. Było to proroctwo dotyczące Marcina Lutra, który faktycznie pojawił się dokładnie 100 lat później i kontynuował dzieło Jana Husa. Hus w swych reformach poszedł znacznie dalej niż późniejsi reformatorzy. Tutaj mamy traktat o 6 błędach, który Jan Hus przybił do drzwi kaplicy betlejemskiej w Pradze. Pierwszy błąd dotyczył kapłanów, którzy pysznili się tym, że stwarzają Chrystusa w czasie mszy, co w ich mniemaniu dawało im prawo do twierdzenia, że są stwórcami Stworzyciela. Hus tym samym sprzeciwił się rzymskokatolickiej nauce dotyczącej mszy. Drugim błędem było narzucone wiernym wyznanie wiary mówiące,
wierzę w papieża i w świętych. Hus sprzeciwił się temu, nauczając, że wierni powinni jedynie wyznawać wiarę w Boga. Trzecim błędem było to, że kapłani rościli sobie prawo do odpuszczania grzechów i zwalniania z kary za grzechy. To wiązało się również z handlem odpustami. Czwarty błąd polegał na tym, że przełożeni w kościele wymagali bezwzględnego posłuszeństwa wobec wszystkich swoich poleceń i nakazów. Piątym błędem były niejasno określone przez Kościół zasady nakładania ekskomuniki. To budziło wątpliwości co do jej ważności. Szóstym błędem była symonia, czyli świętokupstwo, handel Ewangelią. Hus uznał to za herezję. Uważał, że trudno znaleźć księdza, który by nie był winny kupczenia dobrami duchowymi i urzędami. Historia podaje, że Jan Hus spisał te prawdy w formie traktatu pod tytułem Traktat o sześciu błędach Kościoła i przybił je do drzwi kaplicy betlejemskiej w Pradze. Ciekawe jest to, że w tym czasie było dwóch papieży rywalizujących ze sobą. Dla Husa był to czynnik sprzyjający, a traktat o sześciu błędach wywołał wielkie poruszenie w całych Czechach. Mianowicie papież Jan XXIII wydał bullę przeciwko Władysławowi, królowi Węgier, ekskomunikując go i jego dzieci do trzeciego pokolenia. Przewiną Władysława było wsparcie udzielone papieżowi Grzegorzowi XII, jednemu z rywali Jana XXIII. Papież Jan XXIII nakazał wszystkim władcom, królom, książętom, kardynałom i ludziom każdego stanu, aby wzmocnieni krwią Jezusa Chrystusa chwycili za broń i zabili Władysława oraz wszystkich jego stronników. Jan XXIII obiecał wszystkim biorącym udział w wyprawie krzyżowej, nawołującym do wyruszenia na tę wyprawę i zbierającym na ten cel fundusze, odpuszczenie wszelkich grzechów, a w razie śmierci natychmiastowe pójście do raju. To wywołało ogromne oburzenie w Królestwie Czeskim, a zarazem przyczyniło się do większej popularności nauk Husa. Zatem na długo przed pojawieniem się Marcina Lutra nastąpił gwałtowny rozwój protestanckiego ruchu husyckiego. W rezultacie niemal całe Czechy przyjęły nauki Jana Husa. Ciekawe jest również i to, że zanim Marcin Luther przybił do kościoła w Wittenberdze 95 tez, husyci już wcześniej głosili nauki sprzeciwiające się handlowi odpustami. Namalowali też taki obraz przedstawiający diabła handlującego odpustami. 100 lat później te same odpusty, tym razem udzielane wyruszającym na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej, wywołały ostrą krytykę w wielu kręgach kościelnych. Czesi wyprzedzili ruch reformacyjny o 100 lat. Co dzisiaj pozostało z kościoła husyckiego? Przypomnijmy sobie, że w czasach Jana Husa całe Czechy stanęły po stronie tego reformatora. Prawie w całości stały się protestanckim krajem. Zmienił się obrzęd mszy. Ze świątyń wyrzucono obrazy i figury świętych. Zaczęto głosić czystą Ewangelię opartą na Słowie Bożym. Wtedy rozpoczęły się wojny husyckie. Dopóki husyci byli zjednoczeni w prawdzie, żadne siły nie były w stanie ich pokonać. Z kart historii dowiadujemy się, jak niewielka armia husycka rozbijała kolejne fale ataków armii papieskiej. Ale nieustanne ataki na husyckie Czechy w końcu doprowadziły do wewnętrznych napięć wśród husytów i naruszyły jedność tego obozu. Co się właściwie stało? Część obozu uznała, że cena jest zbyt wysoka i zaczęła układać się z Rzymem. Część obozu husyckiego porozumiała się z Rzymem. Pozwoliło to ugodowcom zachować większość prawd biblijnych, ale musieli uznać zwierzchnictwo Rzymu. Było to ugrupowanie ultrakwistów. Czy należy zawierać kompromisy? Czy
prawda i błędna nauka mogą ze sobą egzystować w harmonii? Pozostała część husytów nie uznała zwierzchnictwa papieża. 50 lat po śmierci Jana Husa powstała niezależna wspólnota religijna, znana pod nazwą Bracia Czescy lub Jednota Braci. To ugrupowanie zachowało nauki husyckie. Później doktryny braci czeskich przejęły wiele nauk Lutra, zachowując jednak swój protestancki charakter. W następnych latach byli prześladowani i ścigani z powodu prawdy. Z resztek husytów powstał Kościół Morawski. Był to najwcześniej ustanowiony kościół protestancki, 50 lat przed pojawieniem się Marcina Lutra, który zbuntował się przeciwko władzy rzymskokatolickiej. Kościół ten głosił zasadę, że tylko Biblia stanowi źródło prawdy. Husyci kładli też duży nacisk na powszechną edukację, co było rewolucyjną zmianą w myśleniu. Przecież edukacja była tylko dla elit. Ogół społeczeństwa jej nie potrzebował. Plebs miał tylko usługiwać elitom. Do połowy XVI wieku blisko 90% mieszkańców ziem czeskich przyjęło protestantyzm, w tym większość szlachty czeskiej. Potem nadszedł czas kompromisów z Rzymem. Co się dzieje, gdy idziemy na kompromisy? Następuje katastrofa. W XVIII wieku bracia morawscy, którzy chcieli swobodnie wyznawać swoje prawdy wiary, uciekli przed prześladowaniami w Europie i osiedlili się na kontynencie amerykańskim, w Pensylwanii. Zaczęli ewangelizować ludzi. Pierwszym celem ewangelizacji były kolonie amerykańskie, następnym zaś rdzenna ludność amerykańska. Nie spotkali się z miłym przyjęciem, ale przywieźli swoje prawdy wiary z czasów prześladowań. Zachowali swój wyjątkowy sposób myślenia i podejścia do kwestii biblijnych. Po tym, jak bracia morawscy opuścili Czechy, co się stało z pozostałymi protestantami, którzy swego czasu stanowili 90% ludności kraju? Jakie było ich motto? Unitas Fratrum, czyli jednota braci. Wierzyli, że należy trzymać się razem. Wierzyli w zwycięskiego baranka Bożego, którego wizerunek stał się ich umiłowanym symbolem. Trzymali się ściśle biblijnych doktryn ruchu reformacyjnego. A co z resztą ludności kraju? Dzisiaj 39,8% Czechów uważa się za ateistów, 39,2% to katolicy. Jak wyglądała sytuacja w dawnych wiekach? 90% ludności to byli protestanci. Obecnie protestanci stanowią 4,6% ludności. Z tego 1,9% należy do nowo ustanowionego husyckiego kościoła reformowanego. Zatem z protestantyzmu nie zostało prawie nic. Czesi są dziś jednym z najmniej religijnych krajów na świecie. Ateiści stanowią tam około 50% ogółu społeczeństwa. Tak zawsze jest, gdy idziemy na kompromis z prawdą. Takie są tego następstwa. 100 lat po śmierci Jana Husa pojawił się Marcin Luther. Znamy dobrze tę historię. Nie zamierzam powtarzać dobrze znanych faktów z poprzednich wykładów. Reformacja odkryła prawdy, które można by streścić w 5 hasłach. Sola Scriptura, tylko Biblia, Pismo Święte, najwyższym autorytetem. Sola Fide, tylko wiara, jesteśmy zbawieni jedynie z wiary. Sola Gratia, tylko łaska, jesteśmy zbawieni wyłącznie z łaski. Solus Christus, tylko Jezus. Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała, żyjemy tylko na chwałę Bożą. To były główne zasady reformacji protestanckiej. Co mówi Księga Objawienia do Kościoła w Sardes? Jego uczynki nie były doskonałe przed Bogiem.
Ruch reformacyjny powinien odkrywać nowe prawdy, ale jego umysłowość cały czas tkwiła jedną nogą w mentalności średniowiecza. To ona ograniczała postęp doktrynalny reformacji, wstrzymując pełniejsze poznanie prawd Bożych. Dzieło reformacji pozostało niedokończone. Marcin Luther ukrywał się w Wartburgu jako rycerz Jerzy, Junkier Jörg, tłumacząc Biblię na język niemiecki. Zamiast habitu mnicha miał na sobie rycerski strój i miecz u boku. Przebranie było konieczne, aby uniknąć śmierci z rąk oprawców nasłanych przez katolickich prałatów. W tym czasie ruch reformacyjny rozwijał się. Jedną z najważniejszych postaci reformacji był Andreas Bodenstein, pochodzący z miasta Karlstadt. Znany był jako Andreas Bodenstein von Karlstadt. Czy kiedykolwiek słyszeliście o nim? Później występował pod nazwiskiem Karlstadt, od miasta, z którego się wywodził. Był rówieśnikiem Marcina Lutra. Jego dzieje są fascynujące. W czasie, gdy Luther wraz z przyjaciółmi odkrywał prawdy Boże, zdarzały się między nimi różnice zdań dotyczące tempa wprowadzania reform i kwestii, które należy reformować. Poza głównymi zasadami reformacji opartymi na sol, czyli sola scriptura, sola fide, solus Christus i tak dalej, były również inne prawdy biblijne, inne drogocenne perły ukryte w piśmie. Te perły również powinny ujrzeć światło dzienne. Karlstadt był dziekanem Uniwersytetu w Wittenberdze. To on nadał tytuł doktora Marcinowi Lutrowi. Z początku Karlstadt nie chciał przyłączyć się do ruchu reformacji, ale ostatecznie opowiedział się po jego stronie i stał się wielkim entuzjastą reformacji. Bronił jej z taką samą odwagą jak Marcin Luther, stając się jednym z głównych apologetów reformacji. Urodził się w tym samym roku co Luther. Był tylko kilka miesięcy od niego starszym. Z początku nie zgadzał się z Lutrem, ale w roku 1517 mówił z nim jednym głosem w kwestii dotyczącej zbawienia wyłącznie z wiary. Wcześniej przed Lutrem głosił zasadę sola scriptura. Jako pierwszy uznał, że Biblia i tylko Biblia stanowi najwyższe kryterium wiary i moralności. Co się tyczy wiary i uczynków, również wyprzedzał jemu współczesnych uważając, że prawo moralne nadal obowiązuje. Reformacja po odkryciu cudownej prawdy o zbawieniu wyłącznie z wiary bardzo powoli dochodziła do prawdy o potrzebie życia w uświęceniu. Karlstadt utrzymywał, że prawo moralne jest niezwykle ważne. Głosił, że wcale nie należy uchylać się od przestrzegania prawa Bożego, gdyż łaska czyni nas miłośnikami i wykonawcami prawa. Wprowadził również komunię pod dwiema postaciami. To wcześniej uczynił Jan Hus, ale Marcin Luther nie znał żadnych nauk Husa. Luther zapoczątkował reformację ze względu na handel odpustami. Karlstadt potępił też oddawanie czci i wywyższanie hostii, uznając to za przejaw bałwochwalstwa. W czasie, gdy Marcin Luther był uwięziony na zamku w Wartburgu, Karlstadt związał się z ugrupowaniem obrazoburców, po niemiecku Bildersturm, którzy usuwali figury z kościołów. Karlstadt zdawał sobie sprawę, że otaczanie czcią figur i obrazów jest sprzeczne z prawem Bożym i nie podlega unieważnieniu. Zainicjował więc ruch obrazoburców, ikonoklastów, usuwających ze świątyń obrazy. Wszelkie obrazy i figury Marii były usuwane z kościołów, także usuwano kapliczki stojące przy drogach. Jednak tempo reform przebiegało zbyt szybko dla ogółu niemieckiego społeczeństwa, dlatego Luther musiał interweniować. Oświadczył, że należy zwolnić tempo reformowania kościoła.
Karlstadt był zbyt postępowy jak na tamte czasy. Gdy sięgniemy do książki napisanej przez Holderstein Gell pod tytułem Opowieści o protestantyzmie, dowiemy się różnych ciekawych faktów z życia Bodenstein Karlstada. Dowiadujemy się tam na przykład, że Jan Eck, kanclerz Uniwersytetu w Ingolstadt, zaatakował poglądy Lutra w dziele Obeliski. W odpowiedzi Karlstadt napisał pamflet w obronie Lutra. Wówczas Jan Eck rzucił mu wyzwanie do publicznej debaty. W tamtych czasach nie było gazet ani innych publikatorów, więc debaty odgrywały ważną rolę w upowszechnianiu ideałów reformacji. W przededniu debaty przywieziono do miasta długo oczekiwane dzieło Ecka z 13 tezami, w którym otwarcie zaatakował poglądy Lutra. W ten sposób Karlstadt poczuł się zwolniony z obowiązku, by samemu stawić czoło Eckowi w debacie. W słowną wojnę z Eckiem został wciągnięty Marcin Luther. Debata odbyła się w Lipsku w lipcu 1519 roku. Miała ona doniosłe znaczenie, gdyż nakreśliła wyraźną linię podziału między Rzymem a reformatorami. Na początku debatowano kwestię wolnej woli. Doktor Eck wraz z towarzyszącymi mu zwolennikami twierdził, że człowiek sam, bez pomocy Ducha Świętego, jest w stanie być posłusznym Bogu i wybrać to, co jest dla niego duchowo korzystne. Do dziś jest to aktualny pogląd Kościoła rzymskokatolickiego. Człowiek sam może zdecydować, co jest dla niego dobre, a co złe, korzystne albo niekorzystne. Dokładnie to samo powiedział wąż w ogrodzie Eden. Nie potrzebuje do tego Boga. Zatem Luther i Karlstadt najpierw odnieśli się właśnie do tego zagadnienia. Następnie Eck dowodził, że prymat papieski jest z Bożego postanowienia. Poparł swe twierdzenia słowami Chrystusa w Ewangeliach. Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół. Na co Luther odparł, tak jak dzisiaj to czynią protestanci, że to całkowicie niedorzeczne, aby twierdzić, iż Piotr jest skałą. Wtedy Eck zareagował uwagą, że Luther i Karlstadt są kontynuatorami herezji Wycliffa i Husa. Marcin Luther zachował te słowa w pamięci. Pomyślał, że po powrocie do domu musi sprawdzić, jakie poglądy mieli ci ludzie. Tak więc wzmianka Ecka o Husie i Wycliffie zachęciła Lutra do zapoznania się z pismami Husa. Pełen wewnętrznego pokoju i ufności, Marcin Luther wraz z powiększającym się gronem przyjaciół podążał w kierunku Wittenbergi. W Lipsku Eck zakpił z Lutra, że jest kontynuatorem herezji Wycliffa i Husa. Po powrocie na uniwersytet, Luther zabrał się do studiowania pism Husa. Ku swej radości znalazł w tych pismach potwierdzenie tej samej doktryny, którą odkrył, studiując listy Pawła. Doktryny o usprawiedliwieniu z wiary. My wszyscy, Paweł, Augustyn i ja, nie wiedząc o tym, jesteśmy husytami, wykrzyknął radośnie. Interesujące jest, że czasami to, czego ktoś używa przeciwko nam, aby nas ośmieszyć, staje się inspiracją do odkrycia czegoś ważnego. To samo zdarzyło się w moim życiu. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie pewna osoba, która nie miała niczego miłego do powiedzenia na temat pewnej poczytnej autorki, wysoko cenionej w Kościele Adwentystów. Krzyczała, że przyłączyłem się do organizacji, która darzy jej pisma wielkim szacunkiem. Pomyślałam, że tak wielkie zgorszenie oznacza, że te książki muszą być bardzo interesujące. Ten telefon zachęcił mnie do zapoznania się z publikacjami tej autorki. Dla Lutra Karlstadt był źródłem pewnych problemów, ponieważ był zbyt postępowy. Według źródeł historycznych Luther, chcąc zjednać sobie przychylność elektora, cofnął część reform, co doprowadziło do napięć między nim a Karlstadtem. Karlstadt uznał nawet ważność soboty jako dnia świętego, chociaż nie robił jeszcze rozróżnienia między pierwszym a siódmym dniem. Karlstadt
odniósł się w swych pismach do kwestii soboty na tyle dobitnie, że wywołało to reakcję Lutra, który napisał takie słowa. Jeśli Karlstadt będzie nadal pisał na temat sabatu, to wkrótce niedziela stanie się dniem powszednim i wszyscy będziemy zachowywać sabat, czyli sobotę, jako dzień święty. Zatem niektóre prawdy biblijne były pomijane z pewnych względów, ale różne myśli i odkrycia biblijne przedostawały się do opinii publicznej. Karlstadt był również autorem poglądu, według którego Kościół to niezależna organizacja składająca się z wolnych ludzi, członków ciała Chrystusowego, to bardzo ważna kwestia poruszona przez niego, którzy mają prawo do wybierania przywódców Kościoła. Było to w oczywistej sprzeczności z luterańskimi poglądami na temat roli Kościoła. Zgodnie z tymi poglądami Kościół i państwo tworzyli nierozerwalną całość. W Kościele zaś jedynie hierarchowie mogli wybierać przywódców. Karlstadt, podobnie jak Luther, wierzył, że zmarli śpią w prochu ziemi. Luteranie nie włączyli tej prawdy do luterańskiego katechizmu, gdyż wywoływała zbyt wielkie kontrowersje w Kościele. Co więcej, Karlstadt bronił poglądu, że jedynym mieczem, którego należy używać w ewangelizacji, to miecz Słowa Bożego. Tak więc był on autorem tych wszystkich wymienionych poglądów protestanckich, ale nie zostały one wprowadzone w życie. Kiedy reformacja w końcu zakorzeniła się po ostatecznym zakończeniu wojen religijnych, w Europie nastał nowy porządek z podziałem Europy i Niemiec na obszary katolickie i protestanckie. Według tego porządku państwo i Kościół tworzyły nierozerwalny sojusz, gdzie poddani władzy katolickiej mieli być katolikami, a poddani władzy protestanckiej protestantami. Poddani zamieszkujący region, którym władał protestancki król, musieli wszyscy stać się protestantami lub przenieść się do regionu, gdzie władzę sprawowali katolicy. Tak więc państwo i Kościół tworzyły nierozerwalny związek. Rządy na danym obszarze sprawowało państwo w ścisłym sojuszu z Kościołem. Karlstadt był prekursorem poglądu głoszącego konieczność rozdziału Kościoła od państwa. Kolejnym ważnym wydarzeniem było pojawienie się Baltazara Hubmajera z Waldschut. Podobają mi się te imiona i nazwiska. Baltazar Hubmajer z Waldschut był jednym z najbardziej uznanych teologów reformacji. Gwoli wstępu powiem kilka słów o ruchu anabaptystów. Było to zupełnie nowe ugrupowanie religijne. Anabaptyści w pewnym momencie uświadomili sobie, że Biblia wyraźnie naucza o chrzcie dorosłych i usiłowali rozpropagować tę prawdę. Część z nich należała do grupy wnikliwie studiującej Biblię. Niestety, niektórzy popadli w fanatyzm. Gdy odkrywane są cenne prawdy Boże, diabeł nie śpi, nie ustając w wysiłkach, by zantagonizować i podzielić ludzi. Ale jaka była historia anabaptystów? Baltazar Hubmajer był jednym z najbardziej szanowanych teologów. Uważał, że wolny, niezależny kościół, składający się z dobrowolnych wyznawców, nie może podlegać państwu. W tamtych czasach to był niebezpieczny pogląd. Wierzył również, że konieczny jest ponowny chrzest. Słowo anabaptysta oznacza ponownie ochrzczony. Anabaptyści byli prześladowani i ścigani zarówno w protestanckich, jak i katolickich krajach. Nie było żadnej różnicy w postawie katolików czy protestantów wobec tego ruchu. Później pojawiła się inna postać. Tomasz Müncer. Stanowił on źródło poważnych problemów, gdyż był zwolennikiem radykalnych działań. To niemiecki kaznodzieja i teolog o radykalnych poglądach działający we wczesnej fazie reformacji. Był wrogo nastawiony zarówno do Marcina Lutra, jak i do Kościoła katolickiego. Te poglądy doprowadziły go do buntu przeciwko feudalnej władzy w środkowych Niemczech. Müncer stał się przywódcą powstania rzesz chłopskich i mas plebejskich w 1525 roku. To powstanie określa się w historii jako niemiecka wojna chłopska. Radykałowie, którzy pojawili się w Kościele, mają ciekawą historię. Można się zastanawiać, czy działali z własnej inicjatywy, czy też stały za nimi siły, które sterowały nimi za kulisami. Inną radykalną grupę stanowili tzw. prorocy z miasta Zwickau. Było trzech proroków, którzy pozostawali pod silnym wpływem Tomasza Müncera: Thomas Drexel, Nikolaus Stork i Mark Thomas Stübner. Stanowili oni radykalną, apokaliptyczną alternatywę dla luteranizmu. They taught
Głosili, że należy mieczem nawrócić wszystkich na chrześcijaństwo, gdyż tylko tak można ustanowić Królestwo Boże na ziemi. Tak więc drogą rewolucyjnych działań chcieli stworzyć idealną chrześcijańską wspólnotę narodową, gdzie wszyscy są równi i gdzie wszystkie dobra są własnością ogółu. Niektórzy uważają, że prorocy z Zwickau byli tak naprawdę agentami Rzymu, nasłanymi w celu zniszczenia reformacji i ideałów, które legły u jej podstaw. Biblia i tylko Biblia, czy ewangelizacja jedynie przy użyciu miecza Słowa Bożego, bez stosowania przemocy. Wyróżniającą cechą proroków Zwickau był spirytualizm. Pomyślmy przez chwilę, co zaczęło się dziać wraz z pojawieniem się Marcina Lutra i czy te kwestie odgrywają również ważną rolę w dzisiejszych czasach. Czy przypadkiem historia się nie powtarza? Czy jesteśmy świadkami podobnych zwariowanych manifestacji duchowych w sferze publicznej? Tak więc najbardziej charakterystyczną cechą proroków z Zwickau był spirytualizm, gdzie najwyższym autorytetem w kwestiach teologicznych były bezpośrednie objawienia Ducha Świętego, a nie Słowo Boże. Innymi słowy, najważniejsze były odczucia człowieka, jego wewnętrzne wrażenia. To one decydowały, jaką drogą należy pójść. Marcin Luther zdecydowanie się temu sprzeciwił, twierdząc, że tylko Biblia jest najwyższym kryterium. Prorocy z Zwickau byli przekonani o rychłym nadejściu czasów apokaliptycznych i końca wieków. Usiłowali ustanowić kościół niezależny od kościołów katolickiego i protestanckiego, mających ścisły związek z państwem. Działalność proroków przyczyniła się do wybuchu wojen chłopskich w Niemczech. Prorocy z Zwickau przybyli do Wittenbergi w 1521 roku. Luther szybko zareagował na ich pojawienie się, wygłaszając 8 kazań skierowanych przeciwko tym fanatykom, jak ich nazwał. Siła argumentów przedstawiona w kazaniach Lutra była na tyle przekonująca, że doszło do uspokojenia radykalnych nastrojów w mieście. Ostatecznie prorocy zostali aresztowani i skazani na śmierć. Wojna chłopska w Niemczech spowodowana była zmianami, jakie nastąpiły wskutek reformacji i działalności takich radykałów jak prorocy z Zwickau. W książce Sekretna historia można przeczytać, że sytuacja w tamtym okresie pod wieloma względami przypomina to, co dzieje się dzisiaj na świecie. Rosnąca przepaść między bogatymi a biednymi, nierówności ziemskie, niedostateczne reprezentowanie spraw zwykłych obywateli przez władzę, to wszystko doprowadziło do wołania o społeczną sprawiedliwość. Czy dzisiaj nie słychać podobnych apeli? W tamtym czasie pojawiły się również wezwania o zaprowadzenie równości społecznej i sprawiedliwości opartej na Bożym porządku. Interesujący wydaje się fakt, że Mincer nazywał siebie Bożym sierpem i młotem. 325 lat później, w 1850 roku, Fryderyk Engels napisał książkę pod tytułem Wojna chłopska w Niemczech. Pisma Marksa i Engelsa legły u podstaw wybuchu rewolucji leninowskiej w Rosji. Są ludzie, którzy twierdzą, że ruch Mincera i proroków Zwickau w czasie reformacji był prekursorem jezuickiego porządku świata, gdyż ich działalność poprzedzała powstanie zakonu jezuitów. Jaki region stanowił silne zaplecze dla działalności Marcina Lutra? Gdzie znajduje się Wittenbergia? W której części Niemiec? W Niemczech Wschodnich. Zobaczmy, co się z reguły dzieje, gdy wykreśli się ze społecznego myślenia pamięć protestanckich ideałów. Obecnie wschodnie Niemcy cechuje daleko posunięta obojętność religijna. Uważa się, że to jest region o najniższym stopniu religijności na całym świecie. Coś nieprawdopodobnego. W tabelce na slajdzie są podane dane statystyczne dotyczące religijności w landach wschodnio-niemieckich, takich jak Brandenburgia, dawny wschodni Berlin, Mecklenburgia, Saksonia i innej. Odsetek ludzi areligijnych i bezwyznaniowych wynosi odpowiednio 69,9%, 74,3%, 70%, 66,9%, 74% i 61%. Zatem w niektórych regionach odsetek ateistów sięga 75%. Tak wygląda obecnie protestantyzm na świecie. Nic nie zostało z protestanckich ideałów. To nieprawdopodobne.
Analiza religijności w krajach protestanckich okazała się niezwykle zaskakująca, zwłaszcza w krajach, które były bardzo oddane sprawie reformacji, na przykład w Szwecji. Interwencja armii szwedzkiej zapobiegła porażce sił protestanckich w wojnie z koalicją rzymsko-katolicką i ocaliła ruch reformacyjny od ostatecznego zniszczenia. Jednak w Szwecji panował system polityczny oparty na ścisłym związku państwa z Kościołem. Nie było wolności religijnej. Każdy, kto miał inne przekonania, był skazywany na śmierć. W rezultacie w protestanckich krajach doszło do niekorzystnych procesów społecznych. Gdy popatrzymy na mapę i grafikę przedstawiającą stan religijności na świecie, to zauważymy na czerwonych słupkach z prawej strony, że Szwecja jest jednym z najbardziej areligijnych krajów świata. 76% ludności jest ateistyczna, areligijna. Oczywiście Chiny są na pierwszym miejscu z 90% ludnością ateistyczną. Nas interesują przede wszystkim kraje protestanckie. Szwecja, która w przeszłości stanowiła bastion protestantyzmu, uległa zeświadczeniu i ma 76% odsetek ludności przyznającej się do areligijności bądź ateizmu. W Czechach odsetek ludzi areligijnych wynosi około 75%. Zeświadczone i ateistyczne społeczeństwo. Inne kraje, które charakteryzują się ponad 50% odsetkiem ludzi niewierzących, to Australia, Kanada i większość krajów europejskich. Ponad połowa ludności nie wierzy w Biblię lub protestanckie ideały. Jedyne kraje, które wciąż są przywiązane do protestanckich zasad, to Republika Południowej Afryki, gdzie ponad 78% ludności wciąż zachowuje wiarę, i Stany Zjednoczone na kontynencie amerykańskim, gdzie ponad 50% ludności wciąż wierzy w Biblię jako Słowo Boże. Stany Zjednoczone są więc ostatnim bastionem protestantyzmu, gdzie wciąż przestrzega się różnych zasad i prawd odkrytych w czasach reformacji. Dlaczego Stany Zjednoczone były miejscem, z którego prawda rozprzestrzeniła się na cały świat? Dlaczego prawda nie zajaśniała pełnym blaskiem w południowej Afryce, gdzie ponad 75% stanowią protestanci? W Republice Południowej Afryki panował taki sam kalwiński model stosunków między państwem a Kościołem, jak w protestanckiej Europie. Społeczeństwo nie potrafiło zerwać ze starym schematem myślenia. Nie pozwoliło na swobodne odkrywanie zapomnianych prawd wiary, które mogłyby na nowo kształtować postawy ludzi. Przypatrzmy się teraz ruchowi anabaptystów. Głównym powodem powstania ugrupowania anabaptystów nie był na początku chrzest, lecz kwestie związane z władzą cywilną. Chrzest był kwestią obywatelską. Niezgoda na takie podejście prowadziła do rozerwania spójności chrześcijańskiego społeczeństwa. Gdy ktoś chciał się ochrzcić jako osoba dorosła, która sama chciała decydować o tym, w co wierzy, narażała się na szykany ze strony państwa. Państwo nie mogło sobie na to pozwolić, obawiając się zamieszek wskutek braku społecznej spójności, więc narzucało tylko jeden sposób myślenia. To ono decydowało, czy jesteś luteraninem, kalwinem, katolikiem, czy kimkolwiek innym. Radykałowie domagali się całkowicie samorządnego kościoła, wolnego od ingerencji ze strony państwa. W 1525 roku pewnego wieczora w miejscowości położonej niedaleko Curychu odbyło się spotkanie grupy radykałów, którzy nawzajem tam się ochrzcili. Stąd wywodzi się nazwa anabaptyści. Co się potem stało?
To było działanie antypaństwowe. Anabaptyści byli prześladowani zarówno przez kościoły protestanckie, jak i kościół katolicki. Pierwszym skazanym na śmierć przez władze rzymskokatolickie był Michael Sattler. Potem nastąpiły dalsze egzekucje. Książka Zwierciadło męczenników, Martyr's Mirror, napisana przez Thielmana J. Van Brachta, opisuje prześladowania i egzekucje wielu anabaptystów w latach 1525-1660 w różnych regionach w Europie. Liczba męczenników szła w tysiące. W jaki sposób karano śmiercią? Wyszły dekrety, które często nakazywały ponowny chrzest anabaptysty przez utopienie, by mieć pewność, że zostaną ochrzczeni na zawsze. Zatem wybuchły prześladowania. Prześladowali zarówno katolicy, jak i protestanci. Na ilustracji widzimy egzekucję holenderskiego anabaptysty Annekena Hendriksa, oskarżonego o herezję i spalonego na stosie. Treść jednego z takich dekretów brzmiał: na mocy dekretu nakazuje się, żeby żaden człowiek raz ochrzczony zgodnie z porządkiem chrześcijańskim nie ważył się ochrzcić ponownie. Prawo cesarskie zakazuje tego typu praktyk pod karą śmierci. Jeżeli takie praktyki zostaną ujawnione, każdy anabaptysta, każdy człowiek ponownie ochrzczony, każdy mężczyzna lub kobieta w wieku dorosłym zostanie skazany na śmierć przez spalenie, ścięcie mieczem lub innym sposobem w zależności od osoby bez procesu inkwizycyjnego przeprowadzonego przez duchownych sędziów. Działo się tak w krajach protestanckich. Wiele tysięcy anabaptystów zostało zabitych. Martin Luther protestował przeciwko stosowaniu siły. Napisał: chrześcijanie winni zwalczać Słowem Bożym nauki i uczynki diabła. Będę głosił kazania, przemawiał i pisał, ale nikogo nie będę nawracał przemocą i podstępem, gdyż wiara musi być dobrowolna i niczym nieskrępowana. Nie należy przeciwstawiać się herezji, wypalając ją ogniem. Protesty Marcina Lutra niczego nie zmieniły, więc musiał skapitulować, a anabaptyści byli zabijani w wielkiej liczbie. Jeden z anabaptystów był wybitną postacią. Należy pamiętać, że wśród anabaptystów byli wyznawcy zarówno przywiązani do głównych wartości protestanckich, jak na przykład Biblia i tylko Biblia, ale też i fanatycy, którzy przychodzili nie wiadomo skąd. Każda nowo odkryta prawda, każdy klejnot biblijnej nauki wzbudzał natychmiast atak przeciwników. Jednym z wybitnych anabaptystów był Hans Hut. Należał do zwolenników premilenializmu. Wierzył, że Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi na ziemię przed okresem milenium i że sam zapoczątkuje okres tysiąclecia, niszcząc w czasie swego przyjścia wszystkich wrogów. Prawdę mówiąc, nie był to nowy pogląd. Waldensi myśleli podobnie już dawno temu. Hut wierzył również w prawdę o chrzcie dorosłych. Te prawdy przedstawił na piśmie w 1527 roku. Dla przypomnienia, Marcin Luther przybił swoje tezy do drzwi kościoła w Wittenberdze w 1517 roku. Minęło więc zaledwie 10 lat. Co się stało z Hansem Hutem? W sierpniu 1527 roku był uczestnikiem spotkania anabaptystów w Augsburgu, w mieście Marcina Lutra, w protestanckim kraju. Niewiarygodne. Tam został aresztowany, osądzony i straszliwie torturowany. Przez kogo? Przez protestantów. Jednak w więzieniu wybuchł pożar, który spowodował jego śmierć przez zaczadzenie. Wtedy władze tego miasta skazały jego martwe ciało na spalenie na stosie. Podobnie zrobiono z Wycliffe'em. Taki sposób działania i myślenia można było spotkać i w katolicyzmie, i w protestantyzmie. Tutaj leżało sedno problemu. Marcin Luther, zanim został protestantem, był katolickim mnichem, należał do zakonu augustianów. Wierzyli oni w miasto Boga, które będzie ustanowione w czasie panowania Kościoła na ziemi. Zatem Kościół miał być w ścisłym sojuszu z państwem. Luther taki miał ukształtowany pogląd. I nagle przychodzi człowiek, który twierdzi, że będzie zupełnie inaczej. Jedynym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem było pozbycie się wichrzycieli.
Hood szybko przyjął nauki Lutra, ale już w roku 1524 wyraził swoje wielkie rozczarowanie podejściem Lutra do tematu chrztu. Ostro też potępił poglądy Müntzera dotyczące nawracania mieczem, gdyż był pacyfistą. Hood był anabaptystą opierającym swe poglądy jedynie na Biblii. Absolutnie nie był żadnym fanatykiem. Gorąco wierzył w rychły powrót Jezusa Chrystusa. Hood przyjął naukę biblijną o przedmilenijnym przyjściu Chrystusa. Takie idee i poglądy pojawiały się w naukach wczesnych reformatorów, ale ich zwolennicy byli prześladowani. Co prześladowani mogli w tej sytuacji zrobić? Uciekali. Uciekali do tych miejsc, gdzie nie było wielkich prześladowań, między innymi do Holandii. I tam ich poglądy znalazły wielu nowych wyznawców. Innym reformatorem był Oswald Glyde, niemiecki anabaptysta i sabatarianin. O sobocie myśleli już wcześniejsi reformatorzy. Te stare prawdy odkrywano na nowo. Sobota była kolejnym klejnotem odkrytym w Biblii. Napisał artykuł o sabacie, w którym opowiedział się za przywróceniem święcenia tego dnia. Innej swej pracy, która zaginęła, ale udało się odtworzyć jej treść, napisał, że mocno wierzy w rychłe drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Zatem był chrześcijaninem oczekującym na powrót Zbawiciela. Później został aresztowany i uwięziony w Wiedniu w 1545 roku. Jesienią 1546 roku został wyprowadzony z więzienia i utopiony w rzece, gdyż był anabaptystą. Jakie zatem nauki biblijne odkryli prześladowani reformatorzy? Można wymienić premilenializm, sabat, chrzest dorosłych. Z powodu tych nauk byli ścigani i prześladowani w Europie. Oswald Glyde twierdził, że albo należy zachować sabat, albo wszystkie pozostałe przykazania muszą również zostać odrzucone. Napisał, że niedziela to wynalazek papieża i że zastąpienie sabatu niedzielą to dzieło diabła. I dalej pisał, że Chrystus nigdy nie unieważnił sabatu, wręcz przeciwnie, potwierdził jego ważność, wywyższenie i piękno. Nauki Glyde'a na temat sabatu dotarły na Morawy, a nawet do Skandynawii. I tak te nasiona prawdy zostały zaszczepione w umysłach ludzi tamtej epoki. Obecnie na świecie istnieje około 4-milionowa społeczność anabaptystów. Wyznawcy są rozproszeni po wszystkich kontynentach. Zdecydowana większość znalazła schronienie w Stanach Zjednoczonych. Pozostałością po anabaptystach są mennonici, niemieccy baptyści, około 1,5 miliona wyznawców, amisze, około 300-tysięczna społeczność i huteryci, około 50 tysięcy wyznawców. Mieszkają oni głównie w Stanach Zjednoczonych. Ich nauki odzwierciedlały różne nurty i poglądy. Część tych nauk jest przez nich nadal praktykowana, część została odrzucona. Byli gotowi umierać za swoje przekonania, byli gotowi porzucić swoje domy przyjaciół, aby szukać schronienia przed prześladowaniami. Sprawa Boża leżała im mocno na sercu. Co Biblia mówi o tych, którzy miłują Chrystusa całym swoim sercem i zgodnie ze swym sumieniem pragną za Nim iść? Do którego pokolenia Bóg będzie im błogosławił? Biblia mówi, że do tysiącznego pokolenia tych, którzy Go miłują. Czy pewnego dnia Bóg zbierze swoje dzieci i doprowadzi do poznania pełni prawdy? W dziele pod tytułem Zwierciadło męczenników, Martyr's Mirror, znanym też jako Krwawy teatr, opublikowanym po raz pierwszy w języku holenderskim w 1630 roku, zawarte są historie i świadectwa chrześcijańskich męczenników, przede wszystkim anabaptystów. Jest tam historia Dirka Willemsa, który uratował swego prześladowcę od utonięcia w przeręblu. Ten podziękował mu, aresztując go i wydając na śmierć. Zadziwiające. Zwierciadło męczenników razem z Biblią zajmuje do dziś ważne miejsce w domach Amiszów i Mennonitów.
Należy jednak wspomnieć również o negatywnej stronie anabaptystów, czyli o manifestacjach charyzmatycznych. Często, kiedy pojawiają się wątpliwe nauki w jakiejś wspólnocie religijnej, mamy skłonność, aby odrzucić wszystkie perły wiary, które zostały odkryte przez dany ruch. Lecz prawdy Boże nie giną. Anabaptystyczne zbory, które później przekształciły się w ugrupowania mennonitów i huterytów, usiłowały nie propagować manifestacji Ducha Świętego, ale nie odrzuciły w całości cudownego jego przywództwa. Manifestacje te przejawiały się przewracaniem się na ziemię, tarzaniem po ziemi, śmiechem i wrzaskiem. Czy w dzisiejszych czasach nie ma takich manifestacji w różnych kościołach? Dlaczego tak chętnie są akceptowane? Dawniej uważano je za coś odpychającego. Ludzie byli prześladowani. Niszczono całe zbory wraz z cennymi prawdami, które zagrażały sojuszowi państwa z kościołem. Anabaptyści dopuszczali manifestacje Ducha Świętego w trakcie nabożeństwa, ale nalegali, żeby były one w zgodzie z zaleceniami Pisma Świętego. Z tego, co mówiliśmy, płynie kilka interesujących wniosków. Wielu przywódców państwowych i religijnych, zarówno protestanckich, jak i rzymskokatolickich, uważało, że dobrowolna przynależność do kościoła stanowi zagrożenie dla bytu państwa. Niepokój ten jeszcze się pogłębił z powodu doniesień o buncie w Münster, wznieconym przez agresywną sektę anabaptystów. To jeszcze bardziej utwierdziło przywódców o słuszności ich stanowiska. Mennonici i pozostali anabaptyści musieli uciekać. Nazwa Mennonici pochodzi od nazwiska reformatora Menno Simonsa, który opracował większość doktryn ich kościoła. Ugrupowanie to wierzyło w służbę Chrystusa. Było bardzo antykatolickie. Z czasem stało się kościołem propagującym pokój ze względu na przyjęcie zasad pacyfizmu. Mennonici zobowiązali się do nieużywania broni, bo zabijanie ludzi jest sprzeczne z naukami biblijnymi. Takie poglądy były popularne wśród anabaptystów. Interesujące jest, jak państwo traktowało tych ludzi. Wczesna historia mennonitów zaczyna się od ruchu anabaptystycznego działającego na niemieckich i holenderskojęzycznych obszarach w Europie Środkowej. Odrzucili, co oczywiste, doktrynę o chrzcie niemowląt. Menno Simons uważał za błędny, powszechnie panujący pogląd, iż cały świat zostanie nawrócony na chrześcijaństwo siłą miecza. Wierzył w triumfalny powrót Jezusa Chrystusa na ziemię, aby osądzić ludzi. Napisał: w przeciwieństwie do tego, co się uważa, z pism wyraźnie wynika, że Chrystus Pan ponownie przyjdzie na ziemię, zanim wszyscy jego wrogowie zostaną ukarani. Dlatego niech każdy czyta uważnie Pismo Święte, aby osobiście przekonać się, że Pan sam zniszczy wszystkich wrogów w czasie swego przyjścia. Czy dzisiaj na sali są osoby wyznające podobny pogląd? Według Dietricha Philipsa najważniejsze zasady wiary mennonitów to prawo i Ewangelia tworzące nierozerwalny związek, biblijne przekonania dotyczące chrztu i wieczerzy pańskiej, obrzęd umywania nóg, ewangeliczne oddzielenie się od świata i wzajemna miłość, zachowywanie wszystkich przykazań Bożych. Chrześcijanie będą prześladowani, ale oni nie powinni nikogo prześladować. Czy ta teologia budzi nasze zaciekawienie? Ten sposób patrzenia na świat przystawał do mentalności europejskiej, więc ostateczna reformacja nie mogła dokonać się w europejskich warunkach. Musiała rozpocząć się tam, gdzie te wszystkie nasiona prawdy miały szansę na przetrwanie i rozwój. Podczas gdy Mennonici w kolonialnej Ameryce cieszyli się pełnią wolności religijnej, ich odpowiednicy w Europie nieustannie zmagali się z prześladowaniami, jedynie przejściowo zyskując wytchnienie pod rządami niektórych władców. Inaczej było w Holandii, gdzie Mennonici mieli stosunkowo dużą dozę tolerancji. Pamiętajmy, że Mennonici jako pacyfiści nie brali udziału w wojnach. Co robiły rządy, gdy przestawały ich prześladować? Dawali im do uprawy zupełnie wyjałowioną i bezużyteczną ziemię do uprawy. Mennonici byli bardzo pracowici i swoimi sposobami użyźniali ziemię, przekształcając ją w teren uprawny. Ziemia zaczynała przynosić plony, dzięki czemu byli w stanie się utrzymać. Gdy stan gleby się poprawiał, władze zabierały ich tereny uprawne i przekazywały im inne, wyjałowione ziemie. Ostatecznie znaczna część Mennonitów przypłynęła do Ameryki, gdzie cieszyła się większą wolnością. Wiele takich wspólnot było prześladowanych w Europie. Dlaczego więc mogły swobodnie działać w Ameryce?
Historia jest fascynująca. Panujące monarchie, despotyczne w Europie, na kontynencie amerykańskim dawały pełną swobodę różnym wspólnotom chrześcijańskim. Dlaczego? Ameryka była kolonizowana przez różne monarchie europejskie, które chciały mieć udział w podziale tego kontynentu. Francja chciała mieć swoje kolonie, podobnie Anglia i Hiszpania. Był tylko jeden problem. Potrzebni byli ludzie do zasiedlania kolonii na nowych ziemiach. Z tego powodu zabijanie i prześladowanie członków różnych ugrupowań religijnych nie miało żadnego sensu. Władcy europejscy dawali tym ludziom wiele swobód, zachęcając w ten sposób do zasiedlania nowych kolonii w Ameryce. Dzięki temu państwa europejskie mogły rościć sobie prawo do władania tymi zamorskimi obszarami. W tym kryje się mądrość Boża. Te ziemie szeroko otworzyły swoje bramy dla przybyszy i pozwoliły różnym prześladowanym wspólnotom zakładać tam osady. Przeważająca część anabaptystów pochodzących ze Szwajcarii i południowych Niemiec zdecydowała się na osiedlenie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, gdzie obecnie mieszkają ich potomkowie. Teologia Menonitów. W co wierzyli? Wierzyli w zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, wierzyli w autorytet Pisma Świętego, praktykowali chrzest wierzących, obchodzili wieczerzę pańską rozumianą jako symbol. Innymi słowy, wierzyli w to samo, co reformatorzy. Praktykowali łamanie się chlebem, zalecali oddzielenie się od ohydy spustoszenia i unikanie jej. Tak określali Kościół rzymskokatolicki. Praktykowali chrzest dorosłych wierzących. W kościele zamiast kapłanów byli pastorzy. Wyrzekali się używania miecza, wyrzekali się składania przysiąg i ślubów jako dowód, że coś jest prawdą. Te wszystkie zasady wiary są czymś fascynującym. Niektóre wspólnoty menonickie swoim stylem życia i ubiorem zatrzymały się w dawno minionej epoce. Wierzą, że w ten sposób unikną zgubnego wpływu świata zewnętrznego. Menonici założyli osady, w których mieszkają i trzymają się razem. Świat uważa ich za dziwaków, ale Bóg pamięta o ich cierpieniu. Bóg pamięta też idee, cenne, zapomniane prawdy, które dzięki nim zostały na nowo odkryte dla świata. Ewangeliczne bitwy w Anglii były czymś równie fascynującym. Gdy przyjrzymy się bliżej dysputom między Tomaszem Morem a Williamem Tyndalem, który pierwszy przełożył Biblię na język angielski. Tyndal nigdy nie utożsamiał się z anabaptystami, ale przyjął ich niektóre zasady wiary, takie jak pamiątka wieczerzy, ale odrzucił naukę o czyśćcu. Wierzył też jak Luther, że dusze zmarłych śpią w prochu ziemi. Tyndal miał przyjaciela, Johna Frieda, który opublikował jego pisma zawierające odpowiedź na zarzuty Tomasza Mora. John Fried był autorem pisma traktującego o sabacie. Tak więc prawdy Boże były odkrywane, jednak w Europie nie mogły trafić do szerszego obiegu. Jedynym miejscem, gdzie te prawdy mogły istnieć, były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Fried napisał w swym dziele na temat sabatu. Żydzi mają Słowo Boże, w którym znajduje się uzasadnienie dla święcenia siódmego dnia, soboty, zgodnie z Bożym przekazaniem nakazującym uroczyste zachowywanie tego dnia. My także mamy Słowo Boże, które jednak świadczy przeciwko nam, ponieważ święcimy pierwszy, a nie siódmy dzień tygodnia, co nie znajduje potwierdzenia w Bożych przekazaniach. Zatem nie są to prawdy odkryte dopiero przy końcu czasów. Te prawdy już dawno miały swoje miejsce w umysłach wierzących. John Fried był angielskim księdzem protestanckim, który stał się męczennikiem za wiarę. W Księdze Męczenników Foxa czytamy, że Fried był młodym człowiekiem znanym ze swej wielkiej pobożności, inteligencji i ogromnej wiedzy. Cały świat stał przed nim otworem, jednak Fried zamiast sławy wybrał służbę Kościołowi i pracę dla dobra innych, a nie dla siebie. Ponieważ miał inne przekonania religijne niż ogół społeczeństwa, został skazany na śmierć. Był autorem słów: różnice w przekonaniach religijnych, które są powodem wszczynania wojen, nie są warte straszliwych tragedii, jakie ze sobą niosą. Nie powinniśmy się spierać, czy rację ma Zwingli, czy Luther, gdyż ani Zwingli, ani Luther nie umarł za nas. Dlatego musimy być jednością w Chrystusie Jezusie. Ludzkość od najwcześniejszych lat pragnęła jedności w Chrystusie.
Powodem śmierci Johna Frieda była przysługa uczyniona jednemu z protestanckich słuchaczy jego kazań, gdy był jeszcze na wolności. Człowiek ten poprosił go, aby udostępnił wszystkie swoje nauki na temat Wieczerzy Pańskiej w formie pisemnej. John to uczynił. Z tego powodu został spalony na stosie. Inną znaną postacią oprócz Frieda, która wierzyła, że zmarli śpią w prochu ziemi, był John Milton, autor wielkiego dzieła Raj Utracony. Ten wielki poeta żył w XVII wieku w Anglii. Milton napisał takie słowa. Pogląd, jakoby duch człowieka musiał oddzielić się od ciała, aby prowadzić doskonałą egzystencję jako niezależny byt, nie znajduje żadnego potwierdzenia w Biblii. Ta doktryna pozostaje w jawnej sprzeczności z naturą i rozsądkiem. Jeśli to prawda, że zarówno dusza, jak i ciało śpią w prochu ziemi aż do dnia zmartwychwstania, to nie ma bardziej przekonującego argumentu przeciwko istnieniu czyśćca. Co zrobił w 1648 roku angielski parlament, ponieważ ludzie powszechnie wierzyli tak samo jak Milton? Uchwalił ustawę grożącą więzieniem każdemu, kto twierdzi, że dusza śpi, kiedy ciało umiera. Czy protestanci prześladowali protestantów? Niemal w takim samym stopniu jak katolicy. W jakim miejscu na świecie te wszystkie nauki biblijne znalazły żyzne podglebie do rozwoju i dojrzewania? Innym zagadnieniem był angielski kongregacjonalizm. Jedną z najważniejszych kwestii był rozdział Kościoła od państwa. Wszelkie próby tego rozdziału zostały w Anglii bezwzględnie stłumione. Pierwszą próbę podjął Robert Brown. Z jego inspiracji powstały dwa napomnienia dla parlamentu w 1572 roku. Wzywały one do reformy elżbietańskiego kościoła wraz z usilnymi naleganiami, aby przywódcy kościoła głosili jedynie czyste Słowo Boże, godnie sprawowali sakramenty, dyscyplinowali jedynie za zgodą całego zgromadzenia i pozwalali, aby tylko Chrystus rządził i królował w kościele berłem swego słowa. Później pojawiło się dwóch kaznodziejów, Henry Barrow i John Greenwood, którzy zamierzali postępować wyłącznie zgodnie z Bożym porządkiem. Co się z nimi stało? Wykonano na nich karę śmierci w Tyburn w 1593 roku. Ich towarzysz John Perry został powieszony miesiąc później. Na slajdzie widać witraż przedstawiający dwie postacie, Barrowa i Greenwooda. Barrow i Greenwood odrzucili propozycję, aby odstąpili od części swych przekonań albo dostosowali je do doktryn kościoła anglikańskiego. W rezultacie w 1593 roku ponieśli śmierć jako męczennicy za swe przekonania dotyczące angielskiego kongregacjonalizmu. Do końca utrzymywali, że kościoły powinny mieć prawo decydowania o sobie. Wyznawcy muszą mieć zagwarantowaną wolność przekonań. Na koniec przedstawię historię baptystów. Było to zupełnie nowe ugrupowanie religijne. Odżegnywali się oni od ruchu anabaptystycznego, ale idee anabaptystów ciągle były obecne w społecznym życiu religijnym. Historycy uważają, że początki kościoła baptystycznego sięgają roku 1609 w Amsterdamie, w Holandii, gdzie działał separatystyczny pastor John Smith. Separatyści uważali, że Kościół anglikański nie wprowadził w życie wszystkich zasad reformacji. Niektórzy uważali, tak jak Purytanie, że Kościół anglikański należy zmieniać od wewnątrz. Natomiast separatyści twierdzili, że już nie da się nic zrobić, więc oddzielili się od Kościoła i poszli własną drogą. Byli ścigani i prześladowani, dlatego schronili się w Holandii. Tam kazania głosił John Smith. Istniały dwie grupy baptystów. Jedna nosiła miano baptystów generalnych. Uważali oni, że ofiara Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi. Natomiast baptyści partykularni wierzyli, że dotyczy ono jedynie wybranych. Zatem były dwie grupy baptystów. Jedna grupa wierzyła, w przeciwieństwie do Kalwina, że Chrystus umarł za całą ludzkość. Natomiast baptyści partykularni uważali jak Kalwin, że Chrystus zbawił jedynie wybranych. Te idee były żywe w pewnych rejonach Europy. Thomas Helwys sformułował charakterystyczny dla baptystów postulat, domagający się wprowadzenia rozdziału Kościoła od państwa w kwestiach stanowienia prawa. Zatem baptyści byli jedną z głównych wspólnot religijnych, wysuwającą żądania zerwania sojuszu państwa i Kościoła.
W roku 1638 Roger Williams założył pierwszy baptystyczny zbór w koloniach północnoamerykańskich. Współczesne baptystyczne kościoły wywodzą swoje początki z XVII-wiecznego angielskiego ruchu separatystycznego. Uważa się, że John Smith pierwszy został nazwany baptystą. Ich główne doktryny to chrzest dorosłych i rozdział kościoła od państwa. Te poglądy były niemile widziane w Europie, dlatego baptyści osiedlili się na kontynencie amerykańskim. Tak więc Purytanie usiłowali zmienić kościół anglikański od wewnątrz, natomiast separatyści chcieli go zmienić, będąc na zewnątrz tego kościoła. Podczas Wielkiego Przebudzenia w Ameryce rozwój ruchu baptystycznego nabrał wielkiego impetu. W rezultacie wspólnota baptystyczna doświadczyła spektakularnego wzrostu. Baptyści stali się największą społecznością w wielu południowych stanach, również wśród czarnej ludności. Obecnie są oni największą protestancką denominacją religijną w Stanach Zjednoczonych. Czy to nie fascynujące, że ten szczególny sposób myślenia rozwinął się w pełni na kontynencie amerykańskim? Z powodu takich przekonań zostali wygnani z Europy. Baptystyczne wyznanie wiary z 1689 roku. Baptyści oparli swoje reguły wiary na westminsterskim wyznaniu wiary z 1646 roku. Baptystyczne stanowisko dotyczące papieża było typowe dla protestantów w tamtym czasie. Wyrażało przekonanie, że papież jest antychrystem, człowiekiem grzechu i synem zatracenia, który wywyższa siebie w kościele w miejsce Chrystusa. Wśród baptystów wyróżniały się dwa główne nurty: baptyści generalni i baptyści partykularni. Wśród pewnych kwestii doktrynalnych, co do których istnieje różnica w poglądach baptystów, można wymienić eschatologię, wydarzenia czasów końca, podział na zwolenników kalwinizmu i arminianizmu, o którym wcześniej wspominałem. Część baptystów przyjęła naukę o mówieniu językami i darach duchowych, część przyjęła naukę dyspensacjonalizmu. Można zauważyć, że wśród baptystów istnieje wiele różnych sprzecznych ze sobą doktryn. Jakie wnioski płyną dla nas z 400 historii angielskich baptystów i ich prześladowań? Ruch baptystyczny wyłonił się z brytyjskiego purytanizmu. Liczba zborów baptystycznych w Londynie z początkowych 7 w 1644 roku zwiększyła się do około 130 w roku 1660. Jednak wraz ze śmiercią Olivera Cromwella w 1658 roku wzrosły obawy, że ten separatystyczny ruch stanie się zarzewiem problemów, więc zaczęły się prześladowania baptystów. Zostały uchwalone akty prawne wymierzone w ruch baptystyczny. Przykładem jest ustawa korporacyjna z 1661 roku, która wymagała złożenia przysięgi wierności królowi Anglii i potwierdzenia nadrzędną pozycję kościoła anglikańskiego. W modlitewniku powszechnym zostały spisane modlitwy wczesnych reformatorów angielskich, Latimera, Cranmera i Ridleya. Według prawa tylko ta księga i te modlitwy mogły być używane podczas wszystkich nabożeństw. Uważano, że tylko ci ludzie działali pod natchnieniem Ducha Świętego. Każdy, kto ośmielił się pomodlić do Boga swoimi słowami, traktowany był jak świętokradca. Inną ustawą ograniczającą swobody religijne była ustawa o 5 milach z 1665 roku, zabraniająca głoszenia sprzecznych z prawem kazań w obrębie 5 mil od miast i miejscowości. Kolejne prawo to ustawa o konwentyklach, uchwalona w 1670 roku, która pod karą 5 szylingów zabraniała uczestnictwa w nabożeństwach niezaaprobowanych przez Kościół anglikański. Te ustawy sprawiły, że zaczęły się aresztowania wśród członków ruchów separatystycznych. Przytoczę historię jednego z baptystów, Johna Bunyana, autora książki Wędrówki Pielgrzyma, która jest jedną z najpoczytniejszych książek na świecie. Był on jednym z pierwszych baptystów aresztowanych za głoszenie kazań. Jakie przestępstwo popełnił? Miał głosić Ewangelię i ośmielił się pomodlić własnymi słowami, a nie słowami modlitwy zapisanymi w modlitewniku powszechnym. Za ten straszny czyn musiał pójść do więzienia. Został aresztowany i postawiony przed sądem, oskarżony o złamanie ustawy elżbietańskiej. Nie miał odpowiedniego wykształcenia, więc jak śmiał jako prostak i zwykły mechanik głosić Ewangelię, to niesłychane. Jednak Bunyan wiedział, że raczej musi być lojalny wobec Boga niż wobec ziemskiego monarchy. Duch Święty pragnie, aby żaden człowiek posiadający dary dane mu przez Boga nie zakopywał talentów w ziemi. Ci ludzie cierpieli za swoją wiarę. Ile lat spędził w więzieniu?
12 lat. Za to, że miał zuchwałość powiedzieć modlitwę swoimi słowami i za to, że był przekonany, iż został powołany do głoszenia Ewangelii. Jednym z największych baptystycznych kaznodziejów był Spurgeon. W wieku 6 lat przeczytał Wędrówki Pielgrzyma. Nieustannie wracał do tej książki i w sumie przeczytał ją ponad 100 razy. Nawet dzisiaj ta lektura jest powszechnie zalecana chrześcijanom. Zachętę do jej przeczytania można znaleźć w różnych znakomitych źródłach. Spurgeon opublikował wiele dzieł. Seria publikacji z jego kazaniami tworzy największy zbiór ksiąg napisanych przez jednego autora w całej historii chrześcijaństwa. Był wielkim kaznodzieją, ale czy znał wszystkie prawdy? To jest ważne pytanie. Charles Haddon Spurgeon był baptystą partykularnym. Co to znaczy? Był także gorącym orędownikiem reform w Kościele. Obecnie wierzący w odkupieńcze dzieło Chrystusa deklarują jedność z tymi, którzy lekceważą to dzieło. Wierzący w Ducha Świętego jednoczą się w konfederacji z tymi, którzy na różnych forach zaprzeczają natchnieniu. Ci, którzy trzymają się nauk Ewangelii, są w otwartym sojuszu z ludźmi twierdzącymi, że upadek człowieka w raju to bajka, że Duch Święty to moc, a nie osoba, że usprawiedliwienie z wiary jest czymś niemoralnym, że po śmierci jest jeszcze szansa na zbawienie. Szczerze wierzymy, że nie powinniśmy stwarzać pozorów, że mamy z nimi cokolwiek wspólnego. Wspólnota z jawnym i ostentacyjnym błędem to uczestnictwo w grzechu. Spurgeon określił to pełzającym kompromisem, hipotezą Graf Wellhausena. Kim był Graf Wellhausen? Człowiekiem, który powiedział, że Biblia to zbiór mitów, a pięcioksiąg Mojżesza nie został napisany przez Mojżesza, a przez wielu autorów. Wśród zagrożeń Spurgeon wymienił teorię ewolucji Karola Darwina. Te same zagrożenia są i dzisiaj. Historia lubi się powtarzać. To fascynujące widzieć, jak te prawdy biblijne składają się na pełnię prawdy. Cała lista prawd biblijnych została rozproszona po trochu po różnych denominacjach religijnych. Ta denominacja ma tę prawdę, tamta ma inną prawdę, a jedno ugrupowanie spiera się z drugim w kwestii doktryn. Czy Bogu nie zależy na tym, aby nie było chaosu? Charles Spurgeon był księciem wśród kaznodziejów. Opublikował w czasopiśmie The Sword and the Trowel artykuł pod tytułem Obniżanie poziomu. Spurgeon głosił także kazania skierowane przeciwko nowej teologii. To fascynujące. Jak historia lubi się powtarzać. Trzeba jednak zapytać, czy był on kalwinistą, czy baptystą partykularnym. Niech odpowie własnymi słowami. Nie jest to żadną nowiną, że nie głoszę żadnej nowej doktryny. Kocham głosić wyraziste stare doktryny, które przyjęło się określać jako kalwinizm, ale które z absolutną pewnością są objawioną przez Boga prawdą, taką jaka objawiła się w Jezusie Chrystusie. Mamy tutaj przykład postawy, jaka była rozpowszechniona na kontynencie europejskim. Musiało nadejść jakieś inne ważne wydarzenie, żeby wyzwolić się z tego sposobu myślenia. Dojdziemy do tego później. Część ruchu baptystycznego ewoluowała i przekształciła się w ruch baptystów Dnia Siódmego. Idee dotyczące sabatu krystalizowały się w niektórych wspólnotach religijnych. W Stanach Zjednoczonych za praktykowanie tych zasad nie groziła kara śmierci. Zatem pojawił się ruch baptystów Dnia Siódmego. Jakie mieli zasady wiary? Osoby związane z tym ruchem wolały ponieść karę wymierzoną przez państwo, niż wyprzeć się swoich przekonań dotyczących sabatu. Było to dużo wcześniej, zanim powstał Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Ci ludzie już w połowie XVII wieku mieli tak ukształtowane poglądy. Baptyści Dnia Siódmego przybyli na Rhode Island w 1655 roku i założyli sabatariańskie zbory baptystów na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Jednym z wyznawców tego ruchu była Rachel Oakes, urodzona w 1809 roku. To ona zaszczepiła ideę siódmego dnia tygodnia, czyli sabatu, grupie chrześcijan, która w tamtym czasie zaczęła kształtować zręby swojej doktryny i ostatecznie przyjęła nazwę Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Rachel Oakes skontaktowała się z kaznodziejami z ruchu Williama Millera i przekazała im prawdę o świętym siódmym dniu tygodnia, sabacie. Rodzina Cottrelli przychylnie patrzyła na poselstwo Williama Millera o drugim przyjściu Chrystusa, ale nie przyłączyła się do ruchu przed rokiem 1844, gdyż nie przyjął doktryny o siódmym dniu, sabacie. Milleryci nie znali doktryny o sabacie. Tutaj mamy przedstawioną deklarację wiary baptystów dnia siódmego. Stoimy na straży indywidualnej wolności sumienia w dążeniu do poznania i wypełniania woli Bożej. Następnie cytują teksty z Pisma Świętego. Wierzyli w jednego Boga, nieskończonego i doskonałego Stwórcę. Wierzyli w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy, że Bóg Ojciec sprawuje suwerenną władzę nad całym stworzeniem. Wierzymy w Boga Syna, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Oddał za nas swe życie na krzyżu jako wystarczająca i ostateczna ofiara za grzechy. Jest On pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem i ludzkością. Wierzymy w Boga Ducha Świętego, Pocieszyciela. Wierzyli w te wszystkie prawdy. Wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. Wierzymy, że człowiek został stworzony na obraz Boga. Wierzymy, że istoty ludzkie są moralnie odpowiedzialne za to i zostały do tego stworzone, aby cieszyć się boską i ludzką wspólnotą jako dzieci Boże. W kwestii grzechu i zbawienia. Wierzymy, że grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga i życie sprzeczne z wolą Boga. To zadziwiające. Wierzymy, że Jezus powstał z martwych i żyje wiecznie z Ojcem. Wierzymy, że Kościół Boga tworzą wszyscy wierzący, zgromadzeni przez Ducha Świętego i połączeni w jedno ciało, którego głową jest Chrystus. Wierzymy w kapłaństwo wszystkich wierzących i w praktyce zapewniamy autonomię lokalnego zboru. Wierzymy w chrzest dorosłych, wierzymy w naukę o Wieczerzy Pańskiej, wierzymy, że sabat jest dniem świętym. Wczesny ruch Adwentystów Dnia Siódmego uznał, że ma tak wiele wspólnego z baptystami Dnia Siódmego, iż nie prowadził ewangelizacji na obszarach zamieszkanych przez wiernych tego kościoła. W jaki sposób baptyści Dnia Siódmego doszli do tych prawd? Wierzymy, że Jezus Chrystus zlecił nam zadanie głoszenia Ewangelii i czynienia ludzi Jego uczniami, chrzcząc ich i ucząc wszystkiego, co przykazał. To zadziwiające. Tak więc wszystkie cenne prawdy zostały odkryte wśród prześladowań i zebrane w jedno spójne wyznanie wiary na kontynencie amerykańskim. Na żadnym innym kontynencie nie istniały podobnie sprzyjające warunki. W południowej Afryce dominowało jedno ugrupowanie religijne, kalwinizm. Kościół i państwo tworzyły jedność. Był to więc ten sam model państwa, jaki panował w Europie. Jeśli przyjrzymy się innym kontynentom, Australii i Nowej Zelandii, wraz z przyległymi obszarami, to stwierdzimy, że ludzie tam mieszkający mieli poglądy zaszczepione przez Kościół anglikański. Dzisiaj działają tam inne denominacje religijne, to prawda, ale większość miała podobnie ukształtowane schematy myślenia. Tylko w Stanach Zjednoczonych, na kontynencie północnoamerykańskim, można było zaobserwować swobodny przepływ idei biblijnych i ich rozprzestrzenianie się. W Ameryce te wszystkie cenne klejnoty prawd zostały zebrane w całość i powstał jeden ruch, który oparł na nich swe zasady wiary. A gdy te prawdy zostały przyjęte przez jeden ruch religijny, czy sądzicie, że cały świat się przyłączy i powie, w końcu jest Kościół, który ma wszystkie prawdy? Chcemy do niego przyłączyć się z radością. Czy tak się stanie? Czego uczy nas historia? Każda na nowo odkryta prawda biblijna zawsze kończyła się prześladowaniami. Wyznawcy głoszący te prawdy musieli uciekać. Jeśli tego nie zrobili, byli aresztowani, torturowani na śmierć, topieni, paleni na stosach, zarówno w krajach katolickich, jak i protestanckich.
Kościół, który w swym wyznaniu wiary posiada wszystkie biblijne nauki, z pewnością będzie obiektem prześladowań. Tak jak prześladowano kościoły, których doktryna zawierała tylko pojedyncze perły prawd Bożych. Uciekający przed prześladowaniami przenieśli te cenne prawdy na grunt amerykański, gdzie znaleźli wytchnienie i swobodę ich praktykowania. Kiedy te prawdy zostały zebrane w całość, a świat stoi w przededniu końcowych wydarzeń, czy pragniecie mocno uchwycić się prawd, które były tłumione na przestrzeni wieków? Chcecie przyłączyć się do prześladowców czy do prześladowanych? Jak to się wszystko zakończy? Czego uczy eschatologia? O tym będę mówić. Panuje błędne przekonanie, że Boże prawdy można odnaleźć w różnych denominacjach religijnych i że Bogu to odpowiada, dopóki różne kościoły trzymają się mocno tej odrobiny prawdy, którą głoszą w swych naukach. Ludzie gotowi byli oddać życie za te prawdy. Z pewnością więc Bóg chce wszystkie nauki biblijne zaszczepić jednemu kościołowi, aby ogłosił je całemu światu. Zobaczymy, co Bóg uczyni, kiedy będziemy iść tą drogą, gdyż nasze decyzje wpłyną na nasz ostateczny los. Jakie będzie końcowe poselstwo do świata? Czym będzie głośne wołanie? Co znaczy wyjście z Babilonu? Co znaczy Babilon stał się mieszkaniem demonów? Co znaczą te wersety objawienia? Czy ludzkość ma prawo dowiedzieć się o tym? Jeżeli te wydarzenia umieścimy w odpowiednim kontekście historycznym i ukażemy przebieg procesów dziejowych, to jestem pewien, że ludzie o wrażliwym sumieniu, pragnący autentycznego Bożego prowadzenia, opowiedzą się po stronie Boga i pójdą za Jego słowem. Nie będą chcieli zdawać się na prowadzenie przez wielkich przywódców religijnych i złotoustych kaznodziejów, choćby cieszyli się wielkim autorytetem na tym świecie. Niestety, wielu też odrzuci Bożą prawdę, ale nie wszyscy. Za co Bogu niech będą dzięki. Amen.